Siostra prosiła, żeby było cicho, bo chce się dziś wcześniej położyć spać, a dla pamięci przysyła panu tabliczkę. Gwoździk. Dobrze, to zawieszę. Jakże ściana ta cienka, za nią miła panienka, już zaczęła się pewno kłaść spać. Więc leciutko jak puszkiem, musnę młotka obuszkiem, ten mój gwoździk przeleciał psia mać. Pan wybaczy mi, żeś mnie mleć spać idę wcześniej, a pan zaczął przy ścianie coś tej. Słyszę stuk, puk, a za nim wpadł mi gwoździk w tapczanik. O, dziękuję. Przepraszam, ojej. Jakże ściana ta cienka, za nią miła panienka, już zaczęła się właśnie kłaść spać. Więc leciutko jak puszkiem, musnę młotka obuszkiem, ten mój gwoździk przeleciał psia mać. Pan wybaczy mi, żeś mnie mleć dziś spać idę wcześniej, a pan zaczął przy ścianie coś tej. Słyszę stuk, puk, a za nim wpadł mi gwoździk w tapczanik. O, dziękuję. Przepraszam, ojej. Ojej. Jakże ściana ta cienka, za nią mila panienka, położyła się pewno już spać. Więc leciutko jak puszkiem, musnę młotka obuszkiem, ten mój gwoździk przeleciał psia mać. Pan wybaczy mi, żeś mnie mleć dziś spać idę wcześniej, a pan zaczął przy ścianie coś tej. Słyszę stuk, puk, a za nim wpadł mi gwoździk w tapczanik. O, dziękuję. Przepraszam, ojej. Ależ ściana ta cienka, za nią mila panienka, smacznie pewno zaczęła już spać. Więc leciutko jak puszkiem, musnę młotka obuszkiem, ten mój gwoździk przeleciał psia mać. Pani redaktor prosiła, żeby ci przekazać ten gwoździk. Aha, dziękuję bardzo. Jak była ubrana, pani redaktor? Opowiem ci po programie. Aha.